Tarczyca waży zaledwie 30 gramów i ma wymiary około 3 na 5 cm, a reguluje ona pracę niemal całego naszego organizmu. W związku z tym, gdy przestanie działać poprawnie, a niestety problemy z tarczycą coraz częściej są diagnozowane, to skutkuje to pojawieniem się wielu objawów i dolegliwości, o których teraz opowiem. I aby nie pomijać żadnej z grup osób, to opowiem zarówno o oznakach niedoczynności, jak i nadczynności tarczycy. Przyznam, że łącznie naliczyłem ich ponad 70. Myślę, że niewiele jest chorób, które dawałyby aż tyle różnych objawów. Przy okazji wyjaśnię też skąd biorą się te choroby i jakie badania wykonać, aby upewnić się, że nasza tarczyca pracuje prawidłowo. Aby lepiej zrozumieć skutki niedoczynności lub nadczynności tarczycy, najpierw w telegraficznym skrócie wyjaśnię, za co odpowiada ten gruczoł. Otóż tarczyca produkuje i uwalnia hormony, które kontrolują pracę niemal całego organizmu. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że hormony tarczycy narzucają odpowiednie tempo zmian zachodzących w naszym ciele. Dla przykładu hormony te pobudzają metabolizm, czyli przemiany węglowodanów białek i tłuszczów, w efekcie czego między innymi powstaje ciepło, czyli regulują one ciepłotę ciała. Ponadto pobudzają wzrost kości i sprzyjają ich mineralizacji. Dodatkowo pobudzają kurczliwość włókien mięśniowych i dojrzewanie układu nerwowego, utrzymują pracę serca na właściwym poziomie, a także regulują pracę układu trawiennego. Hormony tarczycy odpowiadają również za cykl miesiączkowy i kształtują naszą płodność. Wobec tego nie ma co się dziwić, że jeśli mamy ich zbyt dużo lub zbyt mało, to destabilizuje to pracę całego organizmu. Teraz przejdę do wyjaśnienia, jakie objawy mogą wskazywać, że mamy niedoczynność tarczycy. Dla pewnego uproszczenia niedoczynność tarczycy możemy rozumieć jako niedobór hormonów tarczycy, a więc tak naprawdę spowolnienie tempa różnych procesów zachodzących w naszym ciele. Przede wszystkim osoby z niedoczynnością tarczycy często zgłaszają chroniczne uczucie zmęczenia. Właściwie mogę powiedzieć, że jest to wręcz brak jakichkolwiek sił witalnych i wyczerpania organizmu, które nie tylko odbiera nam energię do wykonywania codziennych zwykłych czynności, typu zmywanie naczyń, sprzątanie, zrobienie zakupów czy wyjście z psem na spacer, ale co gorsza, odbiera ochotę do realizowania swoich zainteresowań. Tu dodam, że nawet dobrze przez pana noc nie jest w stanie w pełni zregenerować naszych sił. Wynika to m.in. z tego, że przy braku hormonów tarczycy nasz metabolizm zwalnia, czyli wolniej zachodzą przemiany białek, tłuszczów i węglowodanów. W efekcie powstaje mniej energii, którą moglibyśmy na co dzień spożytkować na różne aktywności. Gdy mowa o spowolnionym metabolizmie, to wspomnę również o ciągłym uczuciu zimna. Jeśli fabryka, jaką jest nasz organizm, pracuje mniej wydajnie, to w efekcie powstaje nie tylko mniej energii potrzebnej do wykonywania różnych czynności, ale jednocześnie powstaje mniej ciepła. Wynikiem tego jest to, że osoby z niedoczynnością tarczycy bardzo często odczuwają zimno i mają zimne dłonie oraz stopy. Mowa tu na przykład o sytuacji, gdy większość osób zakłada krótki rękawek i krótkie spodenki, zaś osoby z niedoczynnością tarczycy czują potrzebę założenia bluzy lub spodni. Ponadto osoby te szybciej marzną. Myślę, że dla większości moich widzów nie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że skutkiem spowolnionej przemiany materii jest również niekontrolowany wzrost masy ciała. Zdarza się bowiem tak, że osoby, u których zaczyna rozwijać się niedoczynność tarczycy, nagle zaczynają przybierać na masie ciała i to pomimo, że nie zmieniły one swojego dotychczasowego sposobu odżywiania. Stąd jeśli waga idzie w górę, a w naszym codziennym funkcjonowaniu nic się nie zmieniło, jak chodzi o dietę czy aktywność fizyczną, to może to być oznaką, że nasza tarczyca jest na wykończeniu. Osoby z niedoczynnością tarczycy stosunkowo często doświadczają też pewnych zmian skórnych. Mam tu na myśli zwiększoną suchość skóry, która ma tendencję do łuszczenia się, zwykle w okolicach łokci. Ponadto skóra staje się bardziej wrażliwa. Dodatkowo, u osób z niedoczynnością tarczycy częściej obserwujemy też mniejsze pocenie się. Jest to głównie spowodowane tym, że przy braku hormonów tarczycy nasze gruczoły potowe wydzielają mniejsze ilości substancji nawilżających. Mówiąc o objawach natury estetycznej, muszę też podkreślić, że w przebiegu niedoczynności tarczycy nieraz dochodzi do nadmiernego wypadania włosów. Poza tym włosy stają się suche i łamliwe. Sytuacja ta zwykle ma miejsce na dalszych etapach rozwoju omawianej choroby, mam tu na myśli kilka miesięcy. Ponadto osoby z niedoczynnością tarczycy zgłaszają też wypadanie i przerzedzanie brwi. Tutaj wtrącę, że jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o szóstej rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik przy okazji też wspomnę, że w przebiegu niedoczynności tarczycy mogą pojawić się obrzęki, są one spowodowane zaburzoną pracą nerek, a także gromadzeniem się pewnych substancji nazywanych mukopolisacharydami, które niczym gąbka chłoną wodę. Poza tym w przypadku niedoczynności tarczycy pojawiają się również problemy z krążeniem. Oczywiście te zmiany są podyktowane niedoborem hormonów tarczycy. W rezultacie, u osób ze wspomnianą chorobą obserwujemy obrzęki nóg, a także opuchliznę w okolicach twarzy i oczu. Krótko też powiem, że skutkiem odkładania się wspomnianych przed chwilą mukopolisacharydów jest powiększenie się języka, które określamy mianem makroglosji. Tak jak mówiłem na początku, hormony tarczycy wpływają na kur, mięśni. Gdy ich zabraknie, to dochodzi do upośledzenia pracy włókien mięśniowych i ich uszkodzenia. W konsekwencji u osób z niedoczynnością pojawiają się uogólnione bóle mięśniowe i dochodzi do osłabienia mięśni. Zazwyczaj problem ten dotyczy mięśni ramion i ud, czyli bóle mięśni mogą pojawić się np. podczas podnoszenia rąk do góry, wchodzenia po schodach czy w trakcie wstawania z pozycji siedzącej. Według literatury fachowej objawy te mogą występować nawet aż u 80% pacjentów. U osób tych częściej mogą pojawiać się też skurcze mięśni po wykonywanej aktywności fizycznej lub na skutek przebywania w zimnym otoczeniu. Z uwagi na to, że hormony tarczycy oddziałują na metabolizm kości i kolagenu, to skutkiem ich niedoboru mogą być problemy ze stawami, które są przyczyną pogorszenia sprawności fizycznej. Mam tu na myśli pojawienie się objawów takich jak bóle, obrzęki i sztywność stawów. Problem ten zwykle dotyczy stawów kolanowych i skokowych. Czyli mowa tu o objawach, które są charakterystyczne np. dla reumatoidalnego zapalenia stawów. Od razu też powiem, że w przebiegu niedoczynności tarczycy może rozwinąć się neuropatia obwodowa, czyli jest to nic innego jak uszkodzenie nerwów obwodowych. Jest ona spowodowana pojawieniem się obrzęków, które uciskają na niektóre nerwy łączące mózg i rdzeń kręgowy z różnymi częściami ciała, w tym np. z kończynami dolnymi i górnymi. Skutkiem tego jest pojawienie się mrowienia i drętwienia rąk lub nóg, które niejednokrotnie również zgłaszają osoby z niedoczynnością tarczycy. Warto mieć też świadomość, że u pacjentów z niedoczynnością tarczycy częściej pojawia się tak zwany zespół cieśni nadgarstka. Poza mrowieniem i drętwieniem palców, daje on objawy w postaci bólu palców rąk, zaburzeń czucia w ich okolicy, a także osłabienia mięśni palców. W przypadku bardziej zaawansowanej niedoczynności tarczycy pojawia się też tak zwane wole jest to nic innego jak powiększenie się omawianego gruczołu, który objawia się wystąpieniem jakby opuchlizny z przodu szyi pod jabłkiem Adama. Od razu też dodam, że oznaką takiego powiększenia tarczycy może być również uczucie ucisku w okolicy gardła. Co więcej, niektórzy pacjenci zgłaszają w związku z tym problemy z połykaniem. Wole jest spowodowane tym, że przy braku hormonów tarczycy wspomniany gruczoł rozrasta się, aby był w stanie wyprodukować wystarczające ilości tych hormonów. Przy okazji powiem, że powiększająca się tarczyca uciska nerw krtaniowy, co może objawiać się pojawieniem się ochrypłego głosu. Efekt ten potęguje fakt, że w przebiegu niedoczynności tarczycy dochodzi też do gromadzenia się płynu w fałdach głosowych. Warto mieć świadomość, że wśród niektórych pacjentów z niedoczynnością tarczycy obserwujemy zmniejszenie objętości hipokampu, czyli regionu mózgu związanego z pamięcią. Co więcej, niekiedy ma miejsce też zmniejszony przepływ krwi przez obszary mózgu odpowiedzialne za funkcje poznawcze. W rezultacie objawami omawianej choroby mogą być problemy z pamięcią i zaburzenia koncentracji. Podejrzewam, że nie każdy z Państwa spodziewa się tego, że upośledzona praca tarczycy ma wpływ na odczuwany smak i zapach. A jak się okazuje, w badaniach ich autorzy zauważyli, że u części pacjentów z niedoczynnością tarczycy pojawiają się zaburzenia smaku i węchu. Niemniej uregulowanie pracy tarczycy pozwala pozbyć się tych objawów. Należy wiedzieć, że hormony tarczycy mają też wpływ na regulowanie pracy przewodu pokarmowego. Jeśli ich zabraknie, wówczas dochodzi do spowolnienia perystaltyki jelit, co może objawiać się nawracającymi zaparciami. Teraz jeszcze dwa słowa o objawach, które są typowe dla kobiet zmagających się z niedoczynnością tarczycy. A mianowicie brak hormonów tarczycy skutkuje obniżeniem poziomu hormonów płciowych. W efekcie u kobiet z niedoczynnością tarczycy niejednokrotnie obserwujemy nieregularne miesiączki. Niekiedy może mieć też miejsce całkowity ich zanik. Dodatkowo niektóre kobiety skarżą się również na zwiększoną suchość pochwy. W przypadku zaś mężczyzn nieraz mamy do czynienia z problemami z erekcją. Według literatury fachowej ta dolegliwość może dotyczyć nawet 60% mężczyzn. Jest to również związane z obniżeniem poziomu hormonów płciowych. Na wstępie wspominałem, że hormony tarczycy regulują również pracę układu krążenia, z kolei gdy nam ich zabraknie, to dochodzi do spowolnienia akcji serca, co nazywamy mianem bradykardii, a także skutkuje to osłabieniem tętna. Teraz krótko tylko podam państwu, co może być przyczyną pojawienia się niedoczynności tarczycy. Otóż do najważniejszych czynników powodujących tę chorobę możemy zaliczyć niedobór jodu, chorobę Hashimoto, czyli autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, stosowanie niektórych leków, w tym amiodaronu, fenytoiny, karbamazepiny i litu, a także leczenie jodem radioaktywnym. Teraz przejdźmy do objawów, jakie mogą pojawić się w przebiegu nadczynności tarczycy, czyli sytuacji, gdy z jakiegoś powodu dochodzi do nadmiernego wzrostu stężenia hormonów tarczycy we krwi. Tak jak w przypadku niedoczynności tarczycy mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem pewnych procesów zachodzących w naszym ciele, tak w nadczynności następuje ich nasilenie, co daje konkretne objawy. Jak można się spodziewać, są one często przeciwstawne do tych towarzyszących niedoczynności. Do takich objawów, które są zupełnie odwrotne, zaliczam przede wszystkim obniżenie masy ciała, które jest związane ze znaczącym przyspieszeniem metabolizmu. Temu zjawisku towarzyszy też zmniejszenie masy i siły mięśniowej. Ponadto w przebiegu nadczynności tarczycy mamy do czynienia z przyspieszoną pracą mielit, czego skutkiem są częstsze wypróżnienia, luźniejsze stolce, a także nawracające biegunki. Ze strony układu krążenia obserwujemy z kolei tachykardię, czyli przyspieszenie akcji serca, a także kołatanie serca. Przyspieszenie przemiany materii skutkuje też zwiększeniem potliwości i powracającym uczuciem gorąca. W przypadku nadczynności tarczycy obserwujemy też pewne zmiany skórne. Na skutek zwiększonej produkcji hormonów tarczycy, dochodzi do zwiększenia objętości krwi tłoczonej przez serce. W efekcie skóra staje się gładka, wilgotna i ciepła oraz przybiera różowate zabarwienie. Jeśli zaś chodzi o włosy, to stają się one cienkie i łamliwe i podobnie jak to było w niedoczynności, obserwujemy nadmierne ich wypadanie. Podobny los spotyka paznokcie. Mam tu na myśli to, że również i one są bardziej cienkie i łamliwe. Tak jak już kilka razy mówiłem, w nadczynności dochodzi do nadmiernego pobudzenia organizmu, dotyczy to również układu nerwowego. Skutkiem tego jest pojawienie się takich objawów jak problemy z koncentracją, bezsenność, uczucie niepokoju, nadpobudliwość, zwiększona drażliwość, a także drżenie mięśni. Jednocześnie u pacjentów z nadczynnością, niejednokrotnie obserwujemy pewne zmiany w zachowaniu. Mowa tu m.in. o obniżonym nastroju oraz zwiększonej płaczliwości. Warto też wspomnieć, że nadczynności tarczycy, w tym chorobie Gravesa-Basedowa, towarzyszą pewne objawy oczne. Mam tu na myśli przede wszystkim wytrzeszcz oczu, a także obrzęk i zaczerwienienie powiek oraz spojówek. Ponadto osoby z nadczynnością tarczycy niejednokrotnie zgłaszają drżenie powiek przy zamkniętych oczach, uczucie obecności piasku pod powiekami, zwiększoną wrażliwość oczu na wiatr lub dym, światło wstręt, pogorszenie ostrości widzenia, a nawet podwójne widzenie. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku niedoczynności, tak również w przebiegu nadczynności tarczycy, może dojść do powiększenia obwodu szyi, czyli rozwoju wola. Powiększona tarczyca może też uciskać drogi oddechowe, co niekiedy powoduje duszności. Problem ten naśla fakt, że w nadczynności tarczycy dochodzi do osłabienia mięśni oddechowych. Jeśli chodzi o pewne podobieństwa do niedoczynności, to w nadczynności mamy też do czynienia z zaburzeniami miesiączkowania. Problem ten obejmuje około 20% pacjentek. Dodam jeszcze, że nadczynność tarczycy sprzyja pewnym komplikacjom zdrowotnym. Mam tu na myśli przede wszystkim zwiększone ryzyko osteoporozy i złamań kości. Dodatkowo warto wiedzieć, że osoby z nadczynnością tarczycy, które jednocześnie mają problemy z krążeniem, są bardziej narażone na powikłania sercowo-naczyniowe, w tym np. na migotanie przedsionków. Główną przyczyną pojawienia się nadczynności tarczycy jest choroba Gravesa-Basedowa, w przebiegu której dochodzi do wytwarzania dużej ilości przeciwciał, które pobudzają tarczycę do produkcji i uwalniania hormonów tarczycy. Stosunkowo rzadką przyczyną nadczynności jest choroba Plamera, która objawia się powstaniem guzków tarczycy, które wytwarzają dodatkowe ilości wspomnianych hormonów. Nadczynność omawianego gruczołu może rozwinąć się też na skutek podawania zbyt dużych ilości hormonów tarczycy pacjentom zmagającym się z niedoczynnością. Mam świadomość, że wiele spodanych podanych przeze mnie objawów jest niespecyficznych, czyli można przypisać je innym schorzeniom. Niemniej, jeśli obserwują Państwo część z nich u siebie i trudno jest wskazać na jakąś konkretną przyczynę, to zachęcam, aby zbadać sobie tarczycę. W tym celu polecam wykonać oznaczenie stężenia trzech hormonów we krwi: TSH, czyli hormonu tyrootropowego, FT3, czyli trójodotroniny i FT4, czyli wolnej tyroksyny. W przypadku niedoczynności tarczycy najczęściej mamy do czynienia z obniżonym poziomem FT4, zaś TSH może być lekko podwyższone. Z kolei w przebiegu nadczynności tarczycy zwykle dochodzi do wzrostu stężenia FT3 i FT4, zaś TSH może być obniżone, choć nie jest to zasadą. W przypadku, gdy uzyskane wyniki odbiegają od normy, zwykle wykonuje się dodatkowe badania. Dla przykładu oznacza się przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej, zapisywane w skrócie anty -TPO. Ich podwyższony poziom może świadczyć o chorobie hashimoto lub chorobie Gravesa-Basedowa. Jeśli pierwsze badania wskazują na nadczynność tarczycy i zależy nam na rozróżnieniu, czy jego przyczyną jest choroba Hashimoto czy choroba Gravesa-Basedowa, to wykonuje się jeszcze oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko receptorowi TSH, czyli anty-TSHR. Wynik zawyżony wskazuje na chorobę Gravesa-Basedowa. Tym filmem starałem się pokazać, z jakimi problemami zdrowotnymi wiążą się choroby tarczycy, czyli jakie objawy mogą wskazywać, że nasza tarczyca pracuje nieprawidłowo. Jeśli wiele z tych objawów jest Państwu bliskich i od dawna lub nawet nigdy nie wykonywali Państwo badania poziomu hormonów tarczycy, to zachęcam, aby to zrobić. Być może, że dzięki temu, uratują Państwo swoje zdrowie, czego oczywiście szczerze życzę. Pozostając w temacie tarczycy, zachęcam jeszcze do obejrzenia materiału, w którym opowiadam o zaleceniach żywieniowych, które warto wdrożyć w przypadku choroby Hashimoto. Aby się zapoznać z tym programem, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.